Okej, więc witam wszystkich jeszcze raz. Nazywam się Sebastian i przyjechałem do Was z Łodzi. Dzisiaj będę Wam opowiadał o rzeczy, którą zajmowałem się w sumie dość intensywnie przez ostatnie kilka lat, to znaczy o utrzymywaniu oprogramowania. Obecnie pełnię rolę lidera technicznego Focus Telecom Polska. Budujemy własny system do call center, obsługi desków, czatów i innych podobnych rzeczy. A w wolnych chwilach także sobie bloguję na swoim blogu. I też wpisy na ten temat się tam znajdują. Dlaczego zdecydowałem się przyjść do Was z tym tematem utrzymania i uważam, że mógłby Was zainteresować? Po pierwsze dlatego, że jest to jak gdyby integralna część procesu wytwarzania oprogramowania i chcąc, nie chcąc, na jakimś etapie swojej kariery możecie się z nią spotkać. Jako utrzymanie, czy też z angielska maintenance oprogramowania, rozumiem wszystkie działania po wypuszczeniu już Waszej aplikacji, które zmierzają do tego, żeby utrzymać ją w działaniu. To są optymalizacje, poprawy defektów, a także przystosowanie do uruchamiania w nowym środowisku, które wcześniej nie działały. I teraz tak, Waszą główną motywacją, dla której można by się tym tematem zainteresować, to są dwie rzeczy. Motywacja jedna jest zewnętrzna, druga wewnętrzna. Ta wewnętrzna, która może płynąć z programisty, to jest chęć otrzymania feedbacku odnośnie tego, czy jego projekt, jego rozwiązanie w ogóle działa, jakie są z nim problemy. Oczywiście jest to kluczowe, jeżeli zależy Wam na tym, żeby się dalej rozwijać, bo no, nic bardziej nie powstrzymuje w miejscu, jak brak możliwości utrzymania informacji zwrotnej o tym, czy faktycznie to, co przygotowaliście, jest odpowiednie. Albo motywacja zewnętrzna, jeżeli sami nie chcecie, gdyby, albo nie macie okazji na bieżąco obserwować, jak sobie Wasz kod radzi w warunkach polowych, to zostaniecie do tego lekko przymuszeni przez pracę w organizacji, która gdyby się takimi rzeczami zajmuje i utrzymuje swój produkt. Inna opcja też taka, że może Wy wpadniecie na pomysł jakiegoś biznesu i zaczniecie rozwijać swój projekt i też niejako konieczność utrzymania tego Was dopadnie. Natomiast wynikiem końcowym, to co można osiągnąć dzięki zainteresowaniu się utrzymaniem tego Waszego projektu, to jest uzyskanie większej kontroli nad tym, czym się zajmujecie na co dzień. No właśnie, tylko że przecież mamy całe sztaby testerów zawziętych i upierdliwych, jak nie wiem co, którym ich zadaniem jest psuć tą aplikację i sprawdzać. Więc mimo tego, że mamy te testy QA, to co może pójść nie tak? Wszystko. Wszystko może pójść nie tak. I są dwa takie czynniki, które jak gdyby najbardziej konfrontują to, co zrobiliście, tą Waszą wspaniałą katedrę z rzeczywistością. Pierwszą z nich to są użytkownicy, którzy używają aplikacji w sposób, jaki projektanci sobie nie wyobrazili, prześcigają też wszelkich nawet najwredniejszych testerów i znajdują w tej aplikacji defekty. A drugą rzeczą to jest skala. Ujmę to tak. Projekt sklepu internetowego może świetnie działać w środowiskach deweloperskich, w środowiskach testowych. Ale jeżeli trwa jego pierwszy rok działalności, jesteście w Stanach Zjednoczonych i przypadkiem zupełnie trwa czarny piątek i takiego obciążenia wcześniej nie było, no to czekają Was ciężkie chwile. Poddanie aplikacji większej niż dotychczas skali użytkowania znacząco ujawnia wszystkie defekty, które tam powstały, które są obecne, wszystkie słabe punkty. Co gorsza, no staje się to zwykle bardzo pilne, żeby to poogarniać. No właśnie. Chciałbym zaproponować kilka takich metryk lub wskaźników, jak można określić, że aplikacja, którą tworzycie, może być trudna w utrzymaniu. Pierwszą z nich to jest jak gdyby ilość ręcznych interwencji, kiedy człowiek musiał rzeczywiście podjąć jakąś reakcję, żeby ta aplikacja dalej działała. Czy to będzie restart jakiejś zawieszonej usługi, czy to będzie poprawa defektu, cokolwiek, wszystko się przekłada na koszt utrzymania. Kolejnym jest czas, jaki upływa od momentu, kiedy wprowadzicie jakiś błąd, jakiś defekt do aplikacji, aż do chwili, kiedy on zostanie wykryty, nie daj Boże, jeszcze przez użytkownika na produkcji, no i do ostatecznego poprawienia i kiedy ta poprawka ląduje już na produkcji. Powiązane z tym to ilość błędów, które przeszły proces tworzenia i nie zostały złapane na żadnym z etapie, ani specyfikacji, ani testów wewnętrznych, ani później jakichś wyspecjalizowanych sprawdzeń. Jednym słowem, przeszły przez gęste sito.
No i ostatni wskaźnik, który można bardzo łatwo i bezpośrednio przeliczyć na gotówkę, to jest ilość roboczogodzin, które zostały poświęcone na utrzymanie w stosunku do tego, co zostało poświęcone na sam development tego produktu. I teraz tak, utrzymywalne oprogramowanie moim zdaniem cechuje się dwoma jak gdyby głównymi, dwie główne cechy. Pierwszą z nich to jest transparentność. I transparentność systemu, aplikacji to będzie taka cecha, która umożliwia w dowolnym momencie czasu określenie, w jakim stanie ten projekt się znajdował. I na to się składa kilka różnych rzeczy. Pierwsze to oczywiste są logi, które jak gdyby w większości aplikacji budowanych chociażby frameworki webowe jak Django dostajecie w gratisie. Powiadomienia o błędach automatyczne oczywiście, które trzeba sobie już zrobić. No i monitoring tej aplikacji też w różnych postaciach. Począwszy od logów, więc tak, skupię się bardziej co logować niż jak logować. Czy jak? W Pythonie jest bardzo dobra biblioteka login, w bibliotece standardowej. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym nie wystarczała mi do potrzeb. Także będzie wszystko oparte, skupię się po prostu na tym co logować. Więc po pierwsze, to o czym już wspominałem, co dostajecie często z gratisu, to jest tak zwany access log. Innymi słowy, to są wszystkie żądania, które przyszły do tej waszej aplikacji. Każde odpytanie o stan, każde żądanie zmiany stanu. W przypadku HTTP, no to sprawa jest prosta, to jest po prostu access log, który też jest często na serwerze, jak gdyby stojącym na froncie waszej aplikacji. W przypadku usług, które mają inne interfejsy, no to to już zależy. Jeżeli ona ściąga zadania z jakiejś kolejki, przykład w Pythonie Celery zresztą, to też każde zadanie, które zostało z niej ściągnięte, może zostać zalogowane, że faktycznie taki task trafił. Kolejną rzeczą to są żądania zmiany stanu systemu i wszystkie parametry, które użytkownik wysłał. Oczywiście usuwamy dane wrażliwe, hasła i karty bankomatowe można sobie odpuścić. I kolejną rzeczą to są warunki, jakie, czy stan aplikacji obecny w niej w momencie podejmowania jakiejś decyzji. Tłumaczę to może na prostym przykładzie. Rozwijamy jakiś sklep internetowy i dostajemy takie proste wymaganie biznesowe. Chcemy, żeby użytkownik po 10 wyświetleniu strony produktu dostał rabat 5%. Jeżeli stan naszej aplikacji jest trzymany w relacyjnej bazie danych, gdzie mamy powiązanie między ID użytkownika, ID przedmiotu i licznik jakichś wizyt, to trudno jest nam stwierdzić w momencie, kiedy ten użytkownik odwiedził tą stronę, jak faktycznie ten licznik miał wartość. Wtedy sobie można zalogować, że teraz użytkownik wchodzi na stronę 10 raz, więc dostaje rabat. I analogicznie, jeżeli to jeszcze nie jest ta pora, to rabatu nie ma. To oczywiście jest tylko przykład, bo równie dobrze można po prostu dostosować swoją strukturę bazy danych lub trzymać to w inny sposób, chociażby w samych logach zresztą. Kiedy te wizyty następowały i wtedy można w dowolnej chwili też ustalić, jak gdyby w jakim stanie była ta aplikacja. Ale tu chodzi o zasadę, o to, żeby być w stanie stwierdzić, co się działo w danej chwili i ewentualnie dlaczego jakiś zakodowany mechanizm nie zadziałał. I ostatnią rzeczą to jest dostępność tych logów. One muszą być możliwe do obejrzenia przez osoby zainteresowane nimi. Jednym z takich rozwiązań to jest Stack Elasticsearch, Kibana i Logstash. Nie będę się wdawał w szczegóły, bo świetnie zrobił to Rafał Kuć na 47. spotkaniu PyWAP. Także z tej prezentacji bardzo dużo cennych informacji wyniosłem, więc polecam. Jeśli chodzi o logi, to z grubsza tyle. Najważniejsze jest, żeby móc stwierdzić, jaki stan aplikacji z tych logów wynika. Ale to nie wszystko. To zdanie, które widzicie u dołu slajdu, to jest cytat z Zen of Python. I też jak gdyby stosując się do tej zasady, nie pozwalamy o tym, żeby nasza aplikacja cierpiała w milczeniu lub rzucała sobie błędy w nicość, których nikt nigdy nie obejrzy. A to, że one będą jak gdyby w tym error logu, to jeszcze nie jest wszystko, bo nikt tam nie zajrzy, chyba że błąd zostanie przez kogoś zgłoszony. A kiedy błąd zostaje zgłoszony spoza organizacji, która zajmuje się danym oprogramowaniem, to już jest nasza porażka. Tego nie chcemy. Chcemy wykrywać błędy zanim ktoś poważniejszy się na to nadzieje.
Więc tak, jeżeli nasze programy przydają jakieś proste pętle główne, w których obsługują żądania, to po pierwsze możemy wysyłać tam wszystkie niezłapane wyjątki jakimś wielkim, monstrualnym try-catchem i to try-acceptem i to wysyłać na e-maile osób, które miałyby się tym zajmować. Chcielibyśmy też mieć informacje o tym, kiedy nasze usługi i czy w ogóle, czy padły jako procesy systemu operacyjnego. To może zwiastować jakiś poważniejszy problem typu wycieki pamięci i też nie wiedząc o tym, takie czynniki jak na przykład zwiększone obciążenie dopiero dadzą nam w kość. I ostatnią rzeczą, którą warto rozważyć, zwłaszcza w Pythonie, skoro mamy tą bibliotekę login i możemy sobie podpinać różne handlery do logera, to jest to, że moglibyśmy rozważyć, czy nie chcielibyśmy dostawać na maila każdego errora, czy tam wylogowaną wiadomość o poziomie error. Jeżeli z jednej strony, jeżeli takich powiadomień byłoby za dużo, to może warto rozważyć obniżenie tego poziomu logowania. A może coś, co logujemy jako error, wcale nim nie jest. To, że operator na przykład karty bankomatowej przy module płatności odrzucił naszą płatność, ale dane gdyby karty spełniają te wymagania ilości cyfr i tak dalej, to może to nie jest error, to może to nie jest błąd aplikacji, ale z drugiej strony gdyby zaczął odpowiadać ten operator płatności w jakiś nienormalny sposób, to może to warto wtedy o tym wiedzieć wcześniej. I ostatnią rzeczą jest monitoring. Monitoring może być wieloaspektowy i tak, pierwszą rzeczą, którą chcemy monitorować, albo najczęściej monitorują to już administratorzy, czy w waszych serwerach, w chmurach prywatnych, czy gdzieś od zewnętrznych dostawców, no to jest utylizacja sprzętu. To jest utylizacja procesora, dysku, operacji I/O i pamięci RAM, a także sieci. Tylko że poleganie tylko na tym rodzaju monitoringu jest dosyć kłopotliwe, dlatego że on jest tak samo precyzyjny jak gorączka. To znaczy oznacza bardzo dużo różnych problemów. Jest tylko symptomem aktywacji układu odpornościowego, natomiast jeszcze nie mówi, co to za konkretna dolegliwość. Żeby rozszerzyć trochę ten zakres, można się posłużyć monitoringiem przepływu przez system. Jest on odrobinę inteligentniejszy, natomiast już wymaga pewnej wiedzy jakby o strukturze, architekturze tego systemu. Po pierwsze, to jest ilość żądań na sekundę, które nasz system obsługuje. Czasy obsługi tych żądań, ilości sesji użytkowników, czy ilości sesji na przykład WebSockets, albo przepływ zadań w kolejkach, ile zadań do tych kolejek wpada, ile wypada, jaki jest stan. Przykład, powiedzmy, że lekko wydumany, ale pokazujący, kiedy ten monitoring właśnie hardware'u zupełnie nie wystarcza. To jest taka prosta aplikacja webowa, która używa takiej mało znanej biblioteki requests do integracji z jakimś zewnętrznym serwerem bardzo poważnego partnera. I to, czym oczywiście nie wiemy, to to, że tutaj mamy jakąś awarię. No i tak, monitoring sprzętu pokazuje dosłownie zero. RAM się nie zmienia, dysk nie pracuje, CPU się nudzi. Natomiast to, co widać w monitoringu przepływu, jest to, że ilość żądań na sekundę jest zero, nic tam się nie dzieje. Czasu obsługi też nie mamy. Co mogło się stać? Jedną z takich najbardziej chyba złośliwych sytuacji, która mogłaby się wydarzyć, to jest to, że nasz partner, owszem, przyjmuje nasze połączenia TCP, ale nigdy nie odsyła nam żadnych danych. Dowiedzielibyśmy się o tym, gdybyśmy mieli ustawiony jakiś sensowny timeout na naszej bibliotece request. Czy ktoś wie, jaki domyślnie jest timeout na requestce? Zero. Przepraszam, nie ma żadnego. Będzie czekał w nieskończoność, aż dane dostanie z powrotem. I ostatni rodzaj monitoringu, jak gdyby najbardziej zaawansowany, zahaczający też już trochę o business intelligence, to jest monitoring transakcji biznesowych, czyli tego, co system robi. Na przykład ilość zawartych transakcji w ogóle, ilość wizyt z linków z newslettera, które wysyłamy, albo procent porzuconych koszyków. Te przykłady są przywołane głównie z domeny sklepów internetowych, których powiem szczerze nie jestem jakimś ekstra ekspertem, ale zdecydowałem się na to, ponieważ każdy to zna. A propos tych procenta porzuconych koszyków. To, że nagle nikt nic nie kupuje w naszym sklepie, mimo tego, że ludzie przechodzą przez dodawanie produktów do koszyka i tuż przed zapłaceniem ten proces się cały urywa, może świadczyć o dwóch rzeczach. Pierwszą z nich to jest inwazja niezdecydowanych kosmitów, a drugą
to jest awaria naszego modułu odpłatności. Ja stawiam na drugą opcję. I to tyle, jeśli chodzi o transparentność, tak z grubsza. Drugą cechą to jest tak zwany resiliency. Nie znalazłem niestety ładnego tłumaczenia na język polski, które dobrze by brzmiało w kontekście oprogramowania. Jest coś jak odbojność i to oznacza powrót zginanego ciała do pierwotnego kształtu po odkształceniu. A mówiąc omówieniem, to jest taka cecha systemów, które w momencie, kiedy stanie się coś złego z nimi, dostaną strzała, jak ten T-1000 z Terminatora, to są w stanie samoczynnie, bez zewnętrznej ingerencji, powrócić do swojego pierwotnego, dobrego stanu. Czyli to jest, innymi słowy, automatyczny taki mechanizm recovery z jakichś sytuacji awaryjnych. Najprostszym przykładem, jaki mogę podać, to jest jakaś prosta aplikacja webowa, pisana Django pod WASGI, stojąca za Nginxem. Jeżeli któryś z tych procesów Django workerów padnie, dostanie kopa od systemu operacyjnego, to jest momentalnie zastępowany nowym i użytkownicy naszej strony prawdopodobnie nawet się o tym nie dowiedzą. Także zasada resiliency jest spełniona. Oczywiście zauważy to pewnie użytkownik, który jak gdyby wpadł na to, ale dla ogólnego działania strony nie ma to większego znaczenia. Sytuacja się komplikuje w dzisiejszych czasach, kiedy trendy są i w użyciu architektury multiserwisowe, mikroserwisowe, kiedy nasze systemy składają się z coraz większej ilości ruchomych rzeczy, musimy być przygotowani na to, że losowe części będą nam zaliczać awarie różnych rodzajów. Także mikroserwisy, owszem, są modne, mają wiele wymiernych zalet, ale też dodatkowe zagrożenia z tym wiążące za nimi idą. To jak gdyby nie należy tak podać w paranoję. Jest jedna rzecz, której należy się wystrzegać jak ognia. To są tak zwane kaskadowe awarie. To znaczy, że jeżeli padnie nam jedna usługa, to jej niedostępność automatycznie pociąga za sobą wszystkie, które są z nią połączone. No i tak aż do wyczerpania zasobów lub efektywnie padu całego systemu. Patternami na ochronę przed tego typu sytuacjami to jest po pierwsze obsługa błędów we wszystkich powiązanych usługach korzystających z naszej wadliwej i odpowiednie timeouty na żądaniach, przyczyna tak jak podana przy poprzednim przykładzie. No właśnie. I kiedy już mamy tą architekturę multiprocesową wielu usług i chcielibyśmy się zastanowić albo zagwarantować jej tą resiliency, to jako architekt albo osoba, która dewelopuje nową usługę, która rozwiąże wszystkie problemy w firmie, moglibyśmy się zastanowić, co się stanie, jeżeli ta usługa zostanie zestartowana w dowolnym momencie czasu, na przykład pod dużym obciążeniem, albo właśnie nie, albo zupełnie w środku nocy. Czy cały system stanie? Jakie są punkty integracji? Co od niej zależy? Czy klienty tej usługi będą umiały się do niej ponownie podłączyć, jeżeli ona na chwilę zniknie? A co jeżeli jej wcale nie będzie? Jeżeli to jest na przykład usługa o interfejsie HTTP, to czy klient może wykonywać ponowne próby łączenia? Innymi słowy, jak bardzo nas zaboli to i czy możemy sobie na to pozwolić, jeżeli nasza usługa zginie? No właśnie, wydawałoby się jak gdyby, że no to jest trochę pesymistyczny scenariusz mocno, że nagle nas zaczną losowe usługi w nieokreślonych ilościach znikać, ale w zasadzie to jest coś, z czym miałem do czynienia całkiem niedawno temu. Objawy były takie, że na działających serwerach właśnie losowe usługi zupełnie losowych momentach czasu dostawały pada. Jedyne co łączyło te przypadki to to, że generalnie dostawały sygnał od systemu operacyjnego o naruszeniu ochrony pamięci i to, że wszystkie te aplikacje dokonywały dosyć intensywnych alokacji, czyli dużo tej pamięci zwalniały i dużo zajmowały. Koniec końców wyszło na to, że uszkodzony jest RAM na serwerze fizycznym i jego wymiana dopiero tę sytuację rozwiązała, natomiast nadal stawia to jak gdyby kłam, że to mi się nigdy nie zdarzy i to jest niemożliwe, bo coś takiego jak najbardziej może wystąpić w sposób, który nie jest jak gdyby zależny od Was. Wracając trochę do tych kolejek zadań w kontekście resiliency i ochrony systemu przed uszkodzeniem.
Kolejki zadań są bardzo fajnym tworem, bardzo przyjemnie się za ich pomocą modeluje zadania, które wymagają większej ilości czasu procesora, byłyby zbyt obciążające w głównych wątkach aplikacji webowej. Tylko jest z nimi pewien problem. I dlaczego uważam, że monitorowanie przepływu tych zadań jest kluczowe? Może zajść taka sytuacja, że będziemy do naszego systemu dostawać więcej zadań, niż jesteśmy w stanie z niego ściągnąć. Nieuchronnie doprowadzi to w którymś momencie do awarii. Nasza kolejka, broker przepełni się i efektywnie cały system się zapcha. Najczęściej na tym producencie będziemy dostawali jakieś odpowiedzi świadczące o błędzie. Żeby spełnić w takiej sytuacji wymagania resiliency, to można się posłużyć takim patternem jak circuit breaker. To jest taki wzorzec, który w momencie, kiedy jesteśmy w stanie określić, że ilość zadań w naszej kolejce niebezpiecznie już wzrosła i zdecydowanie nie będziemy w stanie jej obsłużyć w najbliższym czasie, zablokuje nam wrzucanie nowych zadań. I teraz powrót do dobrego stanu aplikacji. W momencie, kiedy ta kolejka się opróżni, to możliwość wpadania nowych zadań zostanie odblokowana. I w ten sposób stabilność całego systemu będzie chroniona. Właśnie, więc skoro wiadomo już, że wszystko może pójść nie tak, trzeba zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że awarie jakieś, czyli nieprzewidziane bugi w aplikacjach, zależy oczywiście wszystko od stopnia jak gdyby wyrafinowania czy tam programów, czy aplikacji, które tworzycie, są nieuniknione. Nie muszą być tak spektakularne jakieś losowe pady usług, jeżeli ich po prostu nie macie, ale mogą to być też równie dobrze nieprzewidziane jakieś bugi, które się pojawiają w tym oprogramowaniu. Nie da się tego uniknąć i jedynym sposobem to jest jakby wykształcenie takiego nastawienia, że coś takiego będzie, ale będę na to gotowy. I to jest okej, jak najbardziej, że, bo programowanie jest zawodne, a my jesteśmy tylko ludźmi. I wszystko jest w porządku, a szczególnie wtedy, kiedy to wy dowiecie się jako pierwsi o tym, że coś zawiodło w waszym oprogramowaniu. Że taki proces utrzymywania oprogramowania i ulepszania tego procesu, to nie jest jakiś jednorazowy zestaw działań, które można przedsięwziąć i uzyskać utrzymywalny system i zajmować się odtąd robieniem tylko nowych, fajnych feature'ów. To jest proces ciągłego ulepszania i tak jak życie nas doświadcza jakimiś nowymi, tak jak dostajemy jakieś nowe doświadczenia od życia, tak samo nowe błędy i coraz to nowsze sytuacje awaryjne będą się nam zgadzać. I ode mnie to wszystko, co dla was przygotowałem. Czekam na pytania. Tak? Może nie związane bezpośrednio z tematem, natomiast ciekawi mnie... Tam będzie lepiej. Ciekawi mnie, to nie jest bezpośrednio związane z tematem, ale ciekawi mnie, dlaczego na prezentację o monitorowaniu wybraliście Chocinek. Po prostu kojarzyłem, że jest taki obrazek śmieszny w internecie. No nie wiem, monitorowanie, monitory. Skojarzenie nasuwa się samo. Znaczy to nie jest do końca pytanie, tylko takie, bo mówiłeś o tej transparentności, czyli monitorowaniu całego systemu, tego jak użytkownik operuje na tym systemie, co się dzieje, ale też na przykład na przykładzie tego, co się ostatnio miało z Kubladem, warto też wspomnieć o takich rzeczach typu, że mamy ten, tworzymy backupy bazy danych, to jest standardowa procedura, jaką z reguły się wykonuje do tego, by zachować to, mieć jakiś rodzaj takiego failover, nie, z ratunku, tak? Ale czasem nawet taka prosta operacja może zawieść i możemy się o tym nie dowiedzieć. Także takie operacje też warto jakby monitorować, bo potem może się okazać, że nie mamy danych sprzed bardzo długiego czasu i potem już nie ma żadnego ratunku. Także nie tylko sam system jak działa, ale też to jakie narzędzia wykorzystujemy też. Okej, więc ja powtórzę tylko dla nagrania to, co kolega mówił, że jego zdaniem jest w kontekście ostatniej sytuacji, która wydarzyła się w GitLabie,
jest istotne też, aby monitorować takie rzeczy jak narzędzia, z których korzystujemy, które korzystamy, nasze backupy bazy, czy są sprawne. Tak, żebyśmy ciągle sprawdzali narzędzia, z których korzystamy. Tak, tak. Okej. Okay. No, mówiłeś głównie o utrzymywaniu aplikacji, a czy poruszyłbyś też takie kwestie jak utrzymywanie dobrej dokumentacji dla służb technicznych, czy dla kogoś, kto zajmuje się bezpośrednio opieką 24K dla aplikacji, czy dla Twoich usług? To znaczy tak, z mojego doświadczenia co do utrzymywania różnej dokumentacji, która składa się i ma być przeznaczana dla ludzi, którzy się tymi systemami zajmują, to z mojego doświadczenia najlepiej działała jednak sytuacja, kiedy ludzie, którzy bezpośrednio wytworzyli to oprogramowanie, to też potem są jak gdyby obarczani kosztami jego utrzymania. Natomiast jeżeli jest jednak, natomiast ci ludzie często nie są wyposażeni jakby w pagery i nie odpowiadają też własnym telefonem, prawda, za to, co się dzieje. Więc tak, natomiast na takie sytuacje to przygotowywaliśmy taki rodzaj dokumentacji. Wysłaliśmy taki prosty diagram przepływu jak gdyby przez system wraz z takim zestawem pytań, troubleshooting, co może pójść nie tak i jak, które etapy jak gdyby procesu skontrolować, czy na pewno całość działa. Oczywiście też osoby, które jak gdyby aktywnie utrzymują to nasze oprogramowanie, mają swoje systemy monitoringu i też są w stanie stwierdzić, czy wywołani niejako przez ten monitoring o tym, że coś jest nie tak. I wyposażeni w takie dokumentacje właśnie wskazujące przepływ przez aplikację i listę kroków, jak gdyby checklistę, no to były w stanie albo przynajmniej prosto zareagować, bo wiedzą co zrestartować, żeby to przeżyło do jutra, albo wywołać odpowiednią osobę, która będzie wiedziała co dalej i potem jakoś telefonicznie czy coś się tym zająć. Czy to odpowiada na Twoje pytanie? Okej. Okay. Kolega pytał o testy. Nie wspominałem jak gdyby, ale tak, dla kompletności tematu należy o tym wspomnieć, natomiast to jak gdyby jest już ściśle związane z innymi etapami wytwarzania oprogramowania, tak? Był ten rysunek, no dobra. Był ten rysunek na samym początku, który pokazywał ten proces, no to etap tej weryfikacji jest dużo, dużo wcześniej. I oczywiście potem po wykrytych już sytuacjach awaryjnych z produkcji należałoby te testy uaktualnić. Natomiast no to po prostu nie zostało zawarte w prezentacji z racji tego, że no nie są głównym, nie mieszczą się po prostu w ramach utrzymania oprogramowania. No, dobra. Okay. Czy jeszcze jakieś pytania?